A w tym samym roku, kiedy człowiek ostatni raz chodził po Księżycu, kosmicznego osiągnięcia dokonał nasz reprezentant. 11 lutego 1972 roku w japońskim Sapporo Wojciech Fortuna jako pierwszy Polak w historii stanął na najwyższym stopniu podium zimowych Igrzysk Olimpijskich. Jakub Krzyżak. Wybił się w idealnym momencie, w takim momencie, o którym marzy każdy skoczek narciarski. Wojciech Fortuna 50 lat temu spełnił marzenie, ale nie o idealnym wyjściu z progu. By ostatecznie wylądować na 111 metrze. A o olimpijskim złocie. Ja byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Tego medalu wtedy nie spodziewał się dosłownie nikt. Japończycy nie przewidzieli, że Polak zwycięży, w związku z tym nie wzięli nut. Więc zadzwonili, przywieźli te nuty Mazurka Dąbrowskiego. Wojciech Fortuna jako pierwszy Polak w historii zimowych Igrzysk Olimpijskich zdobył ten najcenniejszy medal. 10 lat tego treningu i te niepowodzenia, i kontuzje, i gips, i jeden, i drugi, i leżenie w szpitalu, i myślę sobie, opłaciło się. Po 50 latach na współczesny skok Fortuny liczą polscy kibice. Już w sobotę na Igrzyskach w Pekinie rywalizacja na dużym obiekcie. Wojciech Fortuna tydzień wcześniej w konkursie na mniejszej skoczni był 6. Zanim wywalczył ten swój złoty medal, co było wówczas dużą niespodzianką. Teraz 6 był Kamil Stoch, więc może ta historia się powtórzy. Za ten scenariusz mocno trzyma kciuki także mistrz. Ja nie chcę tu nic pompować przed zawodami, ale mocno wierzę w to, że Polacy przywiozą jeszcze 2 krążki. A polskie szanse medalowe są nie tylko na skoczni. Ta Natalia jest na mecie i jest pierwsza. Natalia Maliszewska jak Feniks z popiołów wróciła na lodowisko i w pięknym stylu wywalczyła sobie kwalifikację do ćwierćfinału w short tracku na 1000 metrów. W tych eliminacjach pokazała, że jest w stanie przytomnie wykorzystać okoliczności i przyjechać na pierwszym miejscu. Niech tutaj poczuje ten lód. Skok Fortuny w short tracku okaże się już w piątek. Jakub Krzyżak, Wiadomości.